Te kilka tygodni służyło temu, aby przekonać jak największą liczbę mieszkańców województwa opolskiego do tego, że będę właściwie reprezentował ich interesy w naszym parlamencie. Postanowiłem zaraz po podjęciu decyzji o kandydowaniu, że ta kampania, którą rozpoczynam, będzie kampanią merytoryczną, opartą o moje doświadczenia oraz o potrzeby artykułowane przez ludzi, których spotkałem w swojej kilkunastoletniej pracy dla regionu. Pozwolą Państwo, że przypomnę moje najważniejsze cele. Pierwszy, opolskie drogi ekspresowe, czyli drogi, które mają nie tylko pozwolić nam lepiej komunikować się po województwie, przejeżdżać z jednego miasta do drugiego, ale też mają istotny wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu, bo tego chyba nikt nie podważy, że dobra droga to istota rozwoju gospodarczego. Dwie drogi ekspresowe, S46, czyli droga Kłodzko-Nysa, Opole, węzeł Blachownia na jeden, pozwalająca nam dojechać do tej autostrady północ-południe w 45 minut zamiast do dzisiejszego godziny 20. Druga droga to S45, czyli dwujezdniowe, porządne połączenie Raciborza, choć on jest oczywiście w województwie śląskim, ale funkcjonalnie bardzo mocno związany z województwem opolskim, Kędzierzyna-Koźlak, Rabkowic, Opola, Kluczborka aż do S8, czyli do drogi ekspresowej Wrocław-Warszawa. Przede wszystkim oczywiście oprócz tego, że ta oś północ-południe jest nam niezwykle potrzebna, to ta droga, ta S45 może mieć istotne znaczenie również dla Opolan. Dlatego, że w ten sposób jesteśmy w stanie sfinansować z budżetu kraju brakujący element naszej obwodnicy i to obwodnicy dwujezdniowej, bardzo porządnej. Oraz druga sprawa to jest najkrótsze możliwe i najwygodniejsze połączenie z naszą autostradą, z autostradą A4. Wreszcie mielibyśmy możliwość kilka minut dojechać do autostrady, a później czy w lewo, czy w prawo, czy do Wrocławia, w stronę Wrocławia, czy w stronę Krakowa, to nie ma większego znaczenia. Kolejny postulat to SOR dla dzieci. Wiemy doskonale, jakim wielkim problemem dla rodziców jest to, kiedy nie wiedzą za bardzo, gdzie podziać się ze swoim dzieckiem, które nagle w ciągu weekendu czy wieczorem rozchorowuje się, nie wiadomo, co mu jest, mocno gorączkuje. Błąkają się ci rodzice od SOR-u do SOR-u, od nocnej i świątecznej opieki do innych placówek. Chcielibyśmy, żeby w Opolu powstało coś takiego, co będzie dedykowane, choć nie lubię tego słowa, dla właśnie rodziców z dziećmi. Ale to dopiero pierwszy etap tej propozycji, bo kolejnym etapem jest Opolskie Centrum Zdrowia Dziecka, czyli zupełnie nowy, kompleksowy szpital dla dzieci, w którym oprócz właśnie wspomnianego SOR-u dla dzieci, oprócz OIOM-u dla dzieci, znajdą się również wszystkie najważniejsze dziecięce oddziały, czyli kardiologia dziecięca, chirurgia dziecięca, ortopedia dziecięca, okulistyka dziecięca. Dzisiaj nie ma takiego miejsca, a w województwie opolskim, które się najszybciej wyludnia, ta opieka nad dziećmi musi mieć szczególne znaczenie i szczególną rolę i miejsce. I kolejna rzecz to kolejowe połączenie z lotniskiem w Katowicach. Lotnisko w Katowicach pozwala nam latać w zasadzie w każdą stronę świata. Gdybyśmy w półtorej godziny mogli tam dojechać pociągiem w sposób bezpieczny, nie martwiąc się, co zastanie nas na autostradzie i nie płacąc za parking na lotnisku, myślę, że byłoby to coś bezcennego. Ubolewam niestety nad tym, że moje propozycje były dość odosobnione. Były nielicznymi, konkretnymi propozycjami dla wyborców i dla regionu w tej kampanii. Jestem jednak przekonany, że to właśnie takiej kampanii i takiego stylu oczekuje większość wyborców oraz że tak właśnie powinna wyglądać praca posła z Opolszczyzny. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wsparli mnie w tej kampanii. Część z nich jest tu dzisiaj ze mną. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tak licznie, ale to jeszcze nie wszystko. Rozmiar tego wsparcia zaskoczył mnie bardzo. Szanowni Państwo, dziś przedostatni dzień kampanii wyborczej. Apeluję do mieszkanek i mieszkańców województwa opolskiego o jak najbardziej liczne uczestnictwo w tych wyborach. Postarajmy się nie być jak zwykle województwem z najniższą frekwencją w kraju. To wybory, które nakreślą przyszłość dla naszych dzieci i wnuków.